Z roku na rok wzrasta liczba spraw karnych, które trafiają do polskich sądów. W 2009 roku do sądów wpłynęło 11 milionów spraw, z czego 1,5 miliona dotyczyło spraw karnych. Statystyczny sędzia karny rozstrzyga 230 spraw rocznie. Jeśli dodać do tego wydłużony czas prowadzonych spraw oraz brak zaufania do instytucji sądów, to sensowną alternatywą wydają się mediacje. Jednakże i tu występują pewne ograniczenia co do zakresu prowadzonych spraw. Zostało przyjęte, że z reguły sędziowie czy prokuratorzy kierują sprawy do mediacji, te, które nie są zagrożone karą większą niż 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast mediacja ma za zadanie naprawić krzywdę, szkodę osobie pokrzywdzonej, naprawić też relacje między ofiarą, sprawcą i też osobie pokrzywdzonej dać zadośćuczynienie, które z jej punktu widzenia będzie jej najbardziej odpowiadało. A dlatego tak naprawdę również w wielu ciężkich przestępstwach mediacja jako ten proces, który naprawia relacje, który pozwala osobie pokrzywdzonej poczuć się podmiotem w tej sprawie i to, żeby to zadośćuczynienie, naprawienie krzywdy było zgodne z jej potrzebami i oczekiwaniami, może być prowadzona. Co innego, jeżeli mówimy mediacja i co dalej ze sprawcą, bo rzeczywiście w takich sprawach, kiedy jest zagrożenie karą większą, pozbawienia wolności, mediacja nie kończy sprawy. Mediacja w sprawach karnych ma na celu pojednanie sprawcy z pokrzywdzonym, zadośćuczynienie lub naprawienie szkody wyrządzonej przez sprawcę, zrozumienie przez sprawcę, jaką szkodę i krzywdę wyrządził pokrzywdzonemu, przyjęcie odpowiedzialności za popełnione czyny oraz przywrócenie ładu społecznego. A jak przebiega proces mediacji? Polska jest jednym z pierwszych krajów, które rozpoczęło prowadzenie mediacji związanych z przemocą domową, czyli z artykułu 207. I teraz coraz więcej krajów europejskich głównie, ale też na innych kontynentach widzi, że mediacja jest dobrym sposobem, dobrą metodą na radzenie sobie z przemocą domową. Mediacja przebiega zawsze w ten sposób, że mediator spotyka się najpierw ze sprawcą, znaczy z oskarżonym, ze sprawcą skazanym przez akt oskarżenia i przeprowadza z nim tak zwane spotkanie wstępne informacyjne, gdzie opowiada o tym, czym jest mediacja, jaka jest rola mediatora, jaka jest rola sprawcy czy osoby oskarżonej, a jaka jest rola też pokrzywdzonego i dla kogo jest ta mediacja. Dopiero jak sprawca wyrazi zgodę na mediację, spotykamy się ze sobą pokrzywdzoną. Również mówiąc o tym samym i szukając sposobów rozwiązania, jakie ona widzi rozwiązanie. Następnie odbywa się spotkanie wspólne, które ma swoje określone reguły, takie słuchania siebie wzajemnie, traktowania z szacunkiem, nie przerywania sobie. Mediator jest strażnikiem procedury, jest osobą, która też w takich mediacjach ofiara sprawca, gdzie można założyć, że jest nierównowaga stron, utrzymuje tą równowagę stron, dowartościowywuje osobę pokrzywdzoną, a też pokazuje, jaka jest rola sprawcy. Choć oczywiście, tak jak to w życiu bywa, nie zawsze ten sprawca wskazany przez oskarżenia jest rzeczywiście sprawcą. Często te role się mieszają i każdy ma jakiś udział w tym czynie. Natomiast mediacja daje szansę na to, że ci ludzie usiądą naprzeciw siebie i zaczną rozmawiać i dostrzegać swoją rolę w tamtym zdarzeniu i też to, w jaki sposób chcą widzieć przyszłość, w jaki sposób chcą budować tą przyszłość. W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięcie zgodnie z wolą na przykład arbitra czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. A jak często w Polsce korzysta się z mediacji w sprawach karnych? Im większe miasto, tym więcej takich spraw jest skierowanych z sądów i takie sprawy najczęściej trafiają. Teraz bardziej uaktywnia się prokuratura. Im mniejsza miejscowość, tym częściej takie sprawy są kierowane z policji, bo tam jest społeczność lokalna. Tam ludzie się znają i z ich punktu widzenia nie jest dobrze, że mamy coś się zdarzyło nie tak postrzegane przez
społeczeństwo czy przez jedną ze stron i wtedy wynikiem jest wyrzucenie sprawcy poza nawias społeczny. Kto się decyduje? Znaczy mediacje są bardzo różnorodne. Od właśnie tych przemocy domowej, po pobicie, po wiele takich przestępstw, które są, dzieją się w społeczeństwach czy w grupie, gdzie są jakieś, gdzie są relacje dłuższe. A tutaj nie prowadzimy żadnych statystyk, również chyba ministerstwo nie prowadzi takich statystyk, jakie są sprawy kierowane do mediacji, bo o tym decydują strony.